Zapraszam Państwa do obejrzenia wystawy Bełchatowskiego Towarzystwa Fotograficznego, która miała miejsce w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu. Kolejna wystawa zorganizowana w Powiatowej Bibliotece Publicznej. Co ona przedstawia? Wystawa jest to wystawa przeglądowa Bełchatowskiego Towarzystwa Fotograficznego, a zawdzięczamy tę wystawę, jak i wszystkie inne wystawy fotograficzne, współpracy z Sieradzkim Towarzystwem Fotograficznym, ponieważ te towarzystwa ze sobą współpracują, wymieniają się pracami, wymieniają się doświadczeniami. Że zachwyciła mnie ta wystawa od razu, jak zdarzyło mi się w ogóle jeszcze na zdjęciach ją zobaczyć, bo była oczywiście prezentowana najpierw w Bełchatowie. Jest wyjątkowa dlatego, że na bardzo różnych nośnikach prezentowane są fotografie. To tutaj, co widać za mną, to goście, którzy przychodzą do nas, to mówią, o jakie ładne obrazy, mówię, to fotografie. Jakie fotografie? Przecież widać, że to malowane. No taka technika fotografii. Bardzo interesującą techniką jest z metodą dekupaż zdjęcia. Nakładane są na drewno na przykład. Tutaj to wygląda jak ikona. Zaraz Państwu pokażę. Wystawa już u nas się niestety kończy, bo wisi blisko miesiąc. Staramy się tak, żeby około miesiąca wystawy tylko u nas wisiały. No i myślę, że następna będzie równie interesująca i tym razem już Wam obiecaną naszą rodzimą, czyli Sieradzkiego Towarzystwa Fotograficznego. Czyli co to będzie za wystawa? A tego to jeszcze nie powiem, bo to słodka tajemnica. Jeszcze trochę trzeba cierpliwie poczekać. Ale zachęcam do wykorzystania ostatnich dni, kiedy wystawa Bełchatowskiego Towarzystwa wisi u nas, bo jest naprawdę niezwykle interesująca. Kim są autorzy tej wystawy? To są różni ludzie. Celowo nie podaję nazwisk, ponieważ ze względu na możliwości nasze lokalowe, ta wystawa jest oczywiście bardzo okrojona i wybraliśmy tylko właściwie kilka tematów i kilku autorów, a jak było otwarcie tej wystawy, to oczywiście przyjechali także goście z Bełchatowa i oni mówili, że w zasadzie to nie, tu trzeba podziwiać zdjęcia, a niekoniecznie mówić o ich autorach. Zainteresowanych odsyłam oczywiście do Bełchatowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Ja wiem, że jego członkowie otrzymali mnóstwo nagród, także i zagranicznych, a towarzystwo działa od 2000 roku, także zupełnie niedługo.